Cześć, witam Was po dość długiej przerwie, ale nie będę się rozgadywać na ten temat, ponieważ przychodzę dzisiaj do Was z dużym, bardzo dużym, ogromnym dękiem, które nie wiem jak długo zbierałam, po prostu straciłam rachubę czasu i pomyślałam, że nadszedł czas pozbyć się tej wielkiej reklamówy z łazienki i zrobić miejsce na nowe kosmetyki, nowe puste kosmetyki. Także zapraszam do oglądania. Zacznę od pielęgnacji, ponieważ jest tu parę rzeczy, które chciałabym Wam polecić i sądzę, że mogą Was zainteresować. Na pierwszym miejscu dwa żele do mycia twarzy Stołpy. Idealne, łagodzące podrażnienia i odświeżające. Jak widać, są te dwie butelki, trzecia jest już pod prysznicem, także ja szczerze polecam. Cena niezwykorowana, nie szczypią w oczy i są mega wydajne. Później płyn micelarny z Bandy, który też był bardzo fajny, jednak strasznie niewydajny i cena jest dość wysoka jak za tą pojemność. Jednak dobrze sobie radził z kojeniem mojej skóry. Kolejny Bandy, nie wiem z jak dawnych czasów, naprawdę chyba rok już leży. I to był oczyszczający tonik antybakteryjny, który świetnie się sprawdził, dopóki nie dodałam do niego olejku zielonej herbaty, która wysuszyła mi skórę. A tak to naprawdę fajnie odświeżał, koił skórę i radził sobie z zaczerwienieniem. Także ja szczerze polecam. Kolejna rzecz jest to esencja z Bielęty. Ja używałam trochę tego właśnie jako esencja po umyciu twarzy, trochę jako płyn micelarny, żeby oczyścić skórę. I tak sprawdzał się świetnie, dawał sobie radę z moją skórą, nie wychodziły mi żadne wypryski, bardzo ładnie ją nawilżał, koił tą skórę. Ona nie była zaczerwieniona, nie była podrażniona, nie było uczucia ściągnięcia, także szczerze polecam, bardzo wydajny, niska cena i też łatwo dostępny. Kolejny jest płyn micelarny z Nova Clear, który mogę porównać do tego różowego Garniera. Nie wiem jak cenowo, bo go dostałam, ale jak sprawdzę cenę, to Wam gdzieś podepnę tutaj na górze. Mało wydajny, ale dobry dla skóry wrażliwej. I przechodzimy do mojej ukochanej serii z Bentona, która już mi się skończyła. Mamy tutaj coś a la esencję i coś a la delikatniejsza wersja kremu, która bardzo silnie nawilża. Ceny są dość wysokie, jak za te produkty, jednak płacimy tutaj za jakość, która jest widoczna później na naszej skórze i też one są mega wydajne, używałam je chyba pół roku i po prostu to dopiero niedawno je skończyłam i planuję zaopatrzyć się w kolejne. I serum, które było ulubieńcem roku, jest to Lab One N1 Vitamin Complex. Po prostu co to serum robiło ze skórą, to było coś niemożliwego. Mega nawilżenie, ukojenie skóry, rozświetlenie, skóra po prostu piękna z tego dnia. Polecam szczerze. Coś, co używałam, jak walczyłam jeszcze z trądzikiem, jest to olejek ze Skin 79, żożoba. W takim sticku, bardzo wydajny. Ja sobie smarowałam na palec, delikatnie nabierałam i smarowałam sobie zmiany. Czasami używałam go też po kuracji na jakieś inne takie chrostki, ale no niestety już się skończył. Ale jak coś, szczerze polecam. Krem pod oczy, który był fajny do czasu, jak nie wszedł mi w oczy. No nie można z nim przesadzać, jest to Nakomi Arganowy krem pod oczy. Miał niwelować oczywiście cienie pod oczami, tego nie zrobił, no niestety. Ale był bardzo wydajny, 3 miesiące stosowania. Jedyne co mi się nie podoba, to to, że trzeba tam wkładać palec do tego pudełka. A cena też nie była taka wygórowana, także jeżeli ktoś chce spróbować, potrzebuje nawilżenia, to polecam. I coś, czego nie udało mi się prawie w ogóle zacząć, tylko nie wiem ile to było, miesiąc używania tutaj. Krem do twarzy z kwasem AHA. Po prostu genialny, piękny zapach. Działanie też było świetne, ale po prostu zaczęłam później kurację retinoidami, a tego nie można było łączyć z kwasami, także żałuję. Minął już termin przydatności i mam nadzieję, że kupię go ponownie, żeby chociaż do tego samego zapachu go używać naprawdę. Bo działanie też ma świetne. Jedna z rzeczy, która towarzyszyła mi w trakcie kuracji retinoidami, jest to SPF z Vichy 50. W czasie kuracji bardzo go polecałam i teraz nadal go polecam dla skóry suchej. Dla mojej tłustej już trochę mniej się sprawdza, dlatego teraz przerzuciłam się na Bandy. Zobaczymy, na razie testuję Bandy, także do tej pory mi się sprawdza, ale nie chcę mówić 100%. Także dla skóry przy retinoidach albo suchej serdecznie polecam. I ulubieniec do rzęs For Long Lashes. Moje drugie albo trzecie opakowanie używam bezustannie. Serdecznie polecam za tą cenę i tą jakość, po prostu tylko brać, naprawdę. Ok, teraz przejdźmy do makijażu, ponieważ nie ma tego dużo, są tylko dwa tusze do rzęs. Maybelline Colossal Volume Express, wodoodporny.
Świetnie mi się sprawdzał, aż ciężko było go zmyć. Ta alergików, szczerze polecam, tona nie jest wygórowana. Nie osypuje się, piękna, głęboka czerń, fajnie podkręca i w duże rzęsy. I kolejny Volume Mille Lashes z Soul Couture. Tak, zgadza się. Dość drogi, ale za ten efekt ja polecam. Piękne, podkreślone rzęsy, mega czarne, wydłużone, pokrubione, wachlarzek po prostu. No tylko, że później przy mojej alergii zaczął po prostu już mnie drażnić w oczy i musiałam się z nim pożegnać. Okej, teraz przejdźmy do dezodorantów, czyli mam tutaj dezodorant z Dove z gruszką. Dość taki dziwny zapach, niby nawilżający, ale jakoś tego tam nie odczuwałam, że nawilża. Tak średnio, nie polecam. Później mamy Rexona Active Shield, bardzo fajny, dobrze mi się sprawdzał. Nie odbijał się na ubraniach, fajnie chronił skórę. I ostatnia rzecz, już nie dezodorant, ale pasta do zębów. A tak naprawdę produkt przyspieszający wybielanie zębów. No powiem wam tak, nie chciało mi się tego używać później, już po myciu zębów. Miało to dość nieprzyjemny zapach, smak. Zostawiało na zębach takie dziwne uczucie. Nie wiem, może to było troszkę wybielające i ten smak wybielający, nie wiem, cokolwiek, ale po prostu no 15 zł wydane było to, bo ciężko się tego używało tak naprawdę, żeby z tym wytrzymać na zębach, a efektów za widocznych nie było. Okej, teraz przejdźmy do pielęgnacji ciała. Na pierwszy ogień idzie Nivea Baby Acne Mitt na mleczko nawilżające. Na normalną skórę się u mnie świetnie sprawdzał, jednak po goleniu na przykład nóg nie łączyło się to, po prostu spędziały mnie całe nogi po tym, więc używałam go tylko wtedy, gdy nie goliłam się. Także no, dość duża butla, bardzo pojemny, bardzo wydajny, cena też nie jest wygórowana, ale jak macie wrażliwą skórę, to tak, zastanowiłabym się. Tutaj mam próbki z Mamas, jest to krem przeciw rozstępom i krem do pielęgnacji biustu. Krem do pielęgnacji biustu super, krem przeciw rozstępom, no wiadomo, z takiej buteleczki mojej nie zobaczymy efektów. Jednak bardzo fajne zapachy, dobre składy, przyjemne dla skóry, fajne nawilżające. I ja mogę polecić kupienie większej wersji. I mój ulubieniec w okresie zimowym do nawilżania ciała jest to Palmer's. Niby przeciw rozstępom, ale świetnie nawilżał. Skóra była gładka jak jedwab. Też dość wydajny produkt, jednak dość wysoko cenowo. Moim zdaniem jak za tą pojemność. Fajnie działał, dobrze sobie radził. W okresie zimowym super, nasmarować się, wleźć do łóżka, pod kołdrę, przykryć się i tylko się grzać. Świetny. No i zapach jest genialny, jak dla mnie. Okej, teraz przejdziemy do produktów do mycia. Coś, co mnie zaskoczyło, to pianka myjąca z Dove, która myślałam, że skończy się po 2 tygodniach, a starczyła mi na 3 miesiące. Naprawdę, takie opakowanie starcza na 3 miesiące, no nie mogłam to uwierzyć po prostu. I nie szczędziłam, nie używałam tylko jednej pompki, używałam 4 albo 5 pompek, a to po prostu się to nie kończyło. I teraz żałuję, że się skończyło. Jak tylko gdzieś to znajdę, to zakupię sobie jeszcze jedno na pewno. I coś, co wygląda obleśnie i jest bublem, czyli Bandy mleczko opalające pod prysznic. Działa to na takiej zasadzie, że smarujemy się tym pod prysznicem, czekamy ile? 3 minuty. Co można robić w prysznicu przez 3 minuty, stać i liczyć kafelki chyba. No i nie sprawdziło się to w ogóle. Stałam czasami dłużej niż te 3 minuty, jak osioł w tym prysznicu. I nie byłam ani trochę bardziej brązowa. Wiadomo, jestem też blada, więc powinno być to u mnie widać, ale tutaj nic takiego się nie działo, także ja tego nie polecam. Teraz kolekcja kremów do rąk i kremów do stóp, bo mamy tego trochę. Mój ulubieniec ulubieńców ulubieńców jest to krem do rąk z Indigo. Genialny zapach, po prostu ta pojemność, ta wydajność. Tylko jak widzicie, tutaj po prostu no, zostało na dnie. I nie mogę tego za Chiny wyciągnąć pompując pompką. Muszę to wyciągać ręcznie, po prostu przechylając opakowanie i strzepując to w dół, bo inaczej się nie da, ale do tego zapachu i do tego działania warto. Naprawdę warto. Kolejny krem w podobnej wersji, tylko troszkę mniejszej i bardziej działający jako serum, jest to serum stóp do rąk i paznokci, które powiem wam sprawdziło mi się idealnie do torebki. Zbawienne, w czasie podróży, w czasie gdzieś tam bycia na mieście, gdzie umyję ręce w toalecie i później one są takie suche, więc trzeba je czymś nakremować. To się sprawdziło idealnie. Dlatego, że jest to serum, to jest też lekkie i szybko się wchłania i nie pozostawia jeszcze lepkości na rękach. Nie widziałam tego jeszcze w drogeriach, ale chętnie zakupię sobie kolejną wersję.
i coś, co powinno być dostępne w Hebe, ale nie we wszystkich jest. Seria Almaka, krem do rąk, który po prostu ma obłędny zapach, jakbym była gdzieś na Karaibach albo coś takiego. I szukam tylko po Hebe, czy on jest, czy go nie ma. I jak na razie w moim Hebe go nie ma, także jak macie gdzieś Almaka, to dajcie mi znać, bo po prostu kupię chyba cały nakład tego kremu do rąk. Nawilża, pięknie wygładza dłonie i ostawia lekkiego uczucia na dłoniach. Idealny. Krem z Deli, marihuana. Normalny krem, nic specjalnego. Tani, zużyty do ostatniej kropli. Nawilżający, ale zostawia trochę filtru na dłoniach. Aksamitne dłonie z Eveline. Kiedyś mi się sprawdzał, teraz mi się nie sprawdza. Mam takie śliskie dłonie i nie mogę się tego pozbyć, także ja nie polecam tym razem. I krem z Wianka do rąk. I powiem wam, że nie polecam. Nie sprawdził mi się kompletnie. Ręce były takie jakby mokre. Oprócz tego, że ma fajny skład i nie jest testowany na zwierzętach, to ja bym tego drugi raz nie kupiła. I krem z Regitala. Świetna wersja do torebki. Ładny zapach. Fajnie nabliżał. Nakładany w małej ilości nie powodował takiego uczucia lekkości na rękę. I krem do stóp. Zniwelacjone. Świetny, nawilżający na noc, grube skarpety. I następnego dnia stopy jak nowe. Okej, i ostatnia kategoria. Włosy. Zacznijmy od moich ulubieńców, czyli zestawu z Osi. Mamy tutaj tą wersję nawilżającą, jest to szampon i maska 3-minutowy cud, że tak to mogę nazwać. Ja szczerze polecam, w tym combo na moich włosach sprawdzało się to idealnie. One były piękne, sypkie, lśniące, gładkie, po prostu wszystkie cudmioty i orzeszki. I teraz dla odmiany coś, czego nie polecam. Szampon z Dove, regenerujący do włosów. Po tym szamponie następnego dnia moje włosy były tłuste. No i co tu jeszcze więcej można powiedzieć? No, dziękujemy. Myłam głowę, a następnego dnia jest tłusta, także do widzenia. I kolejna rzecz z Wianka, która mi się nie sprawdziła. Szampon do włosów suchych i normalnych. Ja na górze mam dość normalne włosy, a na dole są suche. I myślałam, że się sprawdzi. Myślałam, że się polubimy, ale nie. One były takie sianowate, plątały się. Spędziała mi głowa po nim, co jest najdziwniejsze. I nie kupię go po raz kolejny. I coś też naturalnego, co myślałam, że polubię. I przez pierwsze parę myć było spoko, dopóki później nie wysuszył mi włosów i musiałam się ratować maskami, bo nie mogłam tak naprawdę nic z nimi zrobić. Piękny zapach, to fakt. Cena dość taka też spoko, ale nie dla suchych włosów. I tutaj kolejne duo, które mam jeszcze z Me Beauty. Pamiętam to. Widzicie, jak daleko sięga to dęko. Po prostu to duo sprawdzało mi się idealnie. Włosy były tak samo jak po tej pielęgnacji z Osi. Nawilżone, zregenerowane, nic mnie nie spędziało. Skóra głowy była nawilżona, włosy pięknie dociążone, sypkie, błyszczące. Także zainteresujcie się serią Wax, ponieważ naprawdę robią dobre produkty, które działają na włosy. Nie są wcale takie drogie. I tutaj dla podwiercenia kolejna maska z Wax. Jedyne, co może przeszkadzać w tych maskach, to zapach, bo niektóre pachną tak trochę świecą, ale taką zwykłą świecą, nie jakąś zapachową. Ale po prostu za to działanie ja szczerze polecam. I szampon do włosów babuszki Agafi. Czegoś takiego w sumie jeszcze nigdy nie miałam, to było moje pierwsze opakowanie. Bardzo, bardzo wydajne. Syberyjskie czarne mydło, świetnie działało na moje włosy, oczyszczało je. Musiałam później nakładać maskę, bo były aż za bardzo oczyszczone. Ale mimo to polecam i sądzę, że wiele osób będzie z tego szamponu zadowolone. Można też było nim myć całe ciało, także jak ktoś lubi dwa w jednym, to polecam. Maska z awokado z Cost Nature. Nie sprawdziła mi się. Nic nie robiła dla moich włosów. Nie mam pojęcia, ile kosztowała, ale ja jej nie polecam. I kolejna rzecz, po myciu włosów, po wysuszeniu, kiedykolwiek tylko potrzebuję, olejek do włosów ze Schwarzkopf'a. Świetne zastosowanie u mnie, świetne działanie. Fajnie zaciążał włosy, nawilżał je. One się nie elektryzowały później po wysuszeniu. Też ładnie je ujarzmił, także ja szczerze polecam. Ostatni szampon jest to Swiss Image, jeżeli dobrze to czytam. Powiem wam, że był fajny. Dość dobrze mył te włosy, dociążał je, one nie były tłuste następnego dnia. I myślę, że można się zainteresować tą marką, bo w połączeniu z odżywką też świetnie wygładzał te włosy. Sprawiało, że one były takie gładkie, lśniące. I ostatnia rzecz, którą mogę śmiało polecić wszystkim, którzy prostują włosy, suszą włosy, kręcą włosy,
używają ciepła na włosy ogólnie. Jest to termoochrona z Mariona. Jest to mgiełka chroniąca włosy przed temperaturą. Kosztuje niecałe 10 zł, z tego co pamiętam, jest mega wydajne. Pięknie pachnie i naprawdę chroni te włosy i sprawia, że one są takie później piękne, błyszczące. Także ja mega polecam. I to by było na tyle. W końcu przebrnęłam przez to całe denko, mogę się tego pozbyć. A Was zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia, pa!